Agnieszka Jankowska, witam Państwa we wtorek, 9 października i zapraszam na wydarzenia. Nastolatka oskarża trenera. Niby ja molestowałem jedną dziewczynę. Pół wieku razem. Pracowaliśmy w jednym zakładzie. Oskarżenia rzucone pod wpływem emocji, czy doszło do przestępstwa? Trener kadry narodowej ze Stowarzyszenia Boks Lubin został oskarżony przez 17-letnią zawodniczkę o molestowanie seksualne, które miało mieć miejsce podczas obozu sportowego w Łukęcinie w sierpniu tego roku. Do prokuratury rejonowej w Kamieniu Pomorskim wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie i trwa postępowanie wyjaśniające. To jest jakiś koszmar, mówi oskarżony i dodaje, że to odwet młodzieży za wydalenie z obozu jej chłopaka, który był pijany. Oskarżenia, które padły pod adresem trenera, to doprowadzenie przy użyciu przemocy do innej czynności seksualnej podczas zgrupowania sportowego. To przestępstwo, o jakim mowa w artykule 197, paragraf 2 Kodeksu karnego, za który to czyn grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W tej chwili trwa gromadzenie materiału dowodowego w tym postępowaniu, przy czym z uwagi na jego charakter, a także dobro pokrzywdzonej, prokuratura nie informuje o dalej idących szczegółach. Do zdarzenia miało dojść na korytarzu po tym, jak trener nie pozwolił wyjść z ośrodka swojej 17-letniej wychowance razem ze starszą młodzieżą po godzinie 22. Ta sytuacja wynika z tego, że z obozu za picie alkoholu wydaliłem dwóch chłopaków. Wtedy wyszło na jaw, że niby ja molestowałem jedną dziewczynę tego chłopaka. Trener na obozie był razem z żoną, od kilku lat pracuje z młodzieżą, ale pierwszy raz spotkała go taka sytuacja. Wciąż powtarza, że jest niewinny. Przyjdzie z prokuratury oświadczenie, wtedy będziemy dalej postępować za te wszystkie oszczerstwa i pomówienia, jakie do tej pory były wypisywane i wymawiane. Członkowie Stowarzyszenia Boks Lubin także stoją murem za trenerem. Do dziś nikt z nimi nie rozmawiał, nikogo nie przesłuchiwano w tej sprawie. Jak mówią, są same pomówienia i oszczerstwa na ten temat. Policja była na miejscu, trenera zbadano, był trzeźwy. Nie mam żadnych powodów, żeby nie wierzyć trenerowi mojemu, który został posądzony, pomówiony o molestowanie. Znam człowieka około 30 lat i wiem, że na pewno. Zresztą fakty wskazują, cała ta otoczka, to co się wydarzyło dużo wcześniej, przed tym oskarżeniem wskazują na co innego. Czy cała sprawa to pomówienia nastolatki chcącej bronić swojego chłopaka? Nagonka medialna trwa, mimo że nie wiadomo, czy doszło do przestępstwa. 18-letni Głogowianin groził 17-latkowi, że go pobije, a nawet zabije. W ten sposób zmusił go do oddania 600 zł oraz złotego łańcuszka wartego 1200 zł. Pieniądze miały być zadośćuczynieniem za to, że 17-latek spotkał się z jego dziewczyną. 18-latek działał bezwzględnie. Najpierw przy pomocy komunikatora internetowego groził swojemu o rok młodszemu znajomemu. Doprowadził swoim działaniem do tego, że 17-latek wydał mu kwotę łącznie 600 zł oraz złoty łańcuszek o wartości 1000 zł. I co ciekawe było to, jak tłumaczył podejrzany, zadośćuczynienie za to, że 17-latek umówił się z jego dziewczyną. Na groźbach się jednak nie skończyło. Groził mu również osobiście. Policjanci zatrzymali 18-latka i postawili zarzuty. To jest bardzo groźne przestępstwo, kwalifikowane właśnie jako wymuszenie rozbójnicze i zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, pomimo młodego wieku, tutaj wnioskujemy o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy. O tym, czy nastolatek będzie aresztowany, zdecyduje głogowski sąd. Jedni poznali się w szkole, a inni na potańcówce i tak przez życie idą wspólnie już 50 lat. W Centrum Kultury Muza w Lubinie 22 pary otrzymały złoty medal za długoletnie pożycie małżeńskie. To wyjątkowe odznaczenie wręczył prezydent Lubina Robert Raczyński. Na ręce par złożono również kwiaty i gratulacje. Każde słowo wydaje się banalne po prostu w stosunku do tego, co Państwo przeżyliście, ale macie podwójny dar. Jeden z tych darów to jest to, że Państwo jesteście wierni sobie, temu związkowi, którą żeście podjęli 50 lat temu. Gratuluję jubilatom, wspaniałego jubileuszu. Te cechy trzeba mieć. Po pierwsze to miłość, po drugie to uczciwość, wiara w siebie, wzajemna, a przede wszystkim szacunek. A czasami trzeba też
umieć iść na kompromis, bo to bardzo ważne. Pary obecne na dzisiejszej uroczystości przeżyły ze sobą 50 lat i choć świętują już złote gody, to doskonale pamiętają dzień, w którym się poznali. Znaliśmy się z lat szkolnych, 4 lata chodziliśmy ze sobą, żona studiowała w Krakowie, ja byłem w Krakowie w wojsku. My po prostu w jednej miejscowości. On przyjechał aż z Podkarpackiego. I tak jakoś to się zaczęło. Na byłej Putantówce. To była wioska bardzo mała, Kotrzebnicy. No i tam spotkaliśmy się na Putantówce. Pracowaliśmy w jednym zakładzie. Włókienniczym oczywiście to był. I tam dużo kobiet było, młodych dziewczyn. Każda ze świętujących par ma własną receptę na to, jak przeżyć ze sobą pół wieku. Zrozumienia wzajemnego. Jeden drugiemu musi pomagać. No i wzajemnie się kochamy. No wzajemnie sobie pomagamy, to jest właśnie to. I tak jest, całe życie tak było. Trzeba iść na kompromis, na ustępstwa, trzeba czasami na swoim postawić. No to zależy, która strona ma rację. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na toast i szampana. Po ponad 80 latach do kościoła świętego Mikołaja wraca jeden z ołtarzy, który został zabrany ze świątyni tuż po wojnie. Ołtarz przez kilkadziesiąt lat leżał na strychu u 92-letniego mieszkańca małej wsi pod Głogowem. O losach tak zwanych ruchomych zabytków nasza reporterka Daria Jęczmionka. Ołtarz świętego Alojzego przed wojną był jednym z 8 ołtarzy w kościele świętego Mikołaja w Głogowie. W czasie wojny świątynia została mocno zniszczona. Wtedy też wiele cennych rzeczy zostało z niego wywiezionych. Takie niestety były losy smutne naszych głogowskich kościołów. Te mniejsze zabytki ruchome w różnych kierunkach pewnie gdzieś były przynoszone. Natomiast większe ołtarze, większe figury wymagały już takiej zorganizowanej akcji. I tak wiemy, że właśnie ołtarz jeden boczny znajdował się w Grodzcu, drugi w Sobczycach, jeszcze inny ołtarz dzisiaj służy wiernym w pobliskich Komornikach. Ołtarz świętego Alojzego został wywieziony w 1947 roku do małego kościoła w Grodzcu Małym. Ten ołtarz to jeszcze wujek. Jak wrócił z Anglii, to był stolarzem i to przywiózł im do tego naszego kościołka, który jest teraz u nas, nie? Był z Głogowa zabrany tu, do naszego kościoła. Podczas malowania świątyni został rozebrany i złożony na strychu u pana Fabiana, który mieszkał tuż obok kościoła. I tam już został, gdzie przeleżał kilkadziesiąt lat. Wiedziałem o tym, no i przygotowałem się do tego, żeby też z panem Fabianem się spotkać i porozmawiać, ale tak się stało, że otrzymałem telefon, że pan Fabian sam jakby chciał właśnie ten ołtarz, aby wrócił na te swoje pierwotne miejsce. I wrócił. Na razie znów na strych, tym razem kościoła świętego Mikołaja. Nie zachował się cały ołtarz, brakuje jego najważniejszej części, obrazu, ale jest szansa, że jego elementy znów znajdą się na swoim pierwotnym miejscu. Na razie ten ołtarz jest u nas. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy, czy od razu uda się go zrekonstruować. Natomiast być może wyeksponujemy jakiś fragment, chociażby ten napis, komu ten ołtarz jest poświęcony. Ołtarz to nie jedyny zabytek przechowywany na strychu u pana Fabiana. Te figurki, nie tylko same figury, dzwon, figury, wszystko, wszystko byśmy zabrali, to ja to przywiózł. Figury także po wojnie zostały przywiezione z nieistniejącego już kościoła w Rapocinie. Teraz historycy będą badać, skąd dokładnie pochodzą. Dzisiejsze wydarzenia kończymy bardzo smutną informacją. Nie żyje Joanna Michalak, jedna z najbardziej znanych i cenionych dziennikarek naszego regionu, nasza redakcyjna koleżanka. Zmarła po długiej walce z chorobą. Miała 45 lat. Nie żyje Joanna Michalak, jedna z najbardziej znanych i cenionych dziennikarek naszego regionu. Zmarła po długiej walce z chorobą, miała 45 lat. Joanna Michalak pracowała z nami najpierw jako redaktor naczelna portalu lubin.pl i Wiadomości Lubińskich, a następnie jako redaktor portalu Region Fan i reporterka telewizji regionalnej.pl. Wcześniej regularnie publikowała artykuły m.in. na łamach Konkretów Gazety Wrocławskiej i Słowa Polskiego. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy czwartek, 11 października, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wrocławskiej w Legnicy. Msza rozpocznie się o godzinie 12:30.